Honda 750X na przodzie. Takie właśnie opony. W rozmiarze 170, przepraszam, 120, profil 70, oczywiście 17, jak to w NC-ku. No i ta opona, muszę wam powiedzieć, że ona się sprawuje całkiem sympatycznie na asfalcie. Otrzyma jest wrażenie takiej pewności przy pokonywaniu zakrętów. Jedyne co, troszeczkę rzeźba bieżnika jest odczuwalna, to znaczy te klocki bardzo lekką wibracją na kierownicy przy bardzo małych prędkościach. Mnie to w zupełności nie przeszkadza. Wcześniej miałem Continentala TKC 80 i tam to te sygnały z tego kostkowanego bieżnika były dużo bardziej wyraźne na odczuwalne na kierownicy, a szczerze mówiąc jakoś przyczepność w terenie, w piasku, w błocie czy w jakichś innych takich terenowych, offroadowych warunkach, ja nie wydaje mi się, żeby była jakoś odczuwalnie lepsza od tego bieżnika. Zobaczymy, jak będzie się zużywać. Continental zużywał się dosyć szybko i te klocki miały tendencję też do wyłamywania przy jakichś tam większych hamowaniach na asfalcie przy wysokiej temperaturze. Widziałem, że tu na brzegach występowały jakieś takie mikropęknięcia. No a jeżeli chodzi o tylną oponę, to wygląda to tak, tak jak mówiłem, Moto Z i w rozmiarze 150 na 70 na 17. No i co, ta opona jest, producent podaje, że jest oponą, która może pracować w dwóch kierunkach bieżnika. W takiej jest 50 na 50 procent rodzaj drogi, czyli offroad 50%, asfalt 50%. Natomiast po obróceniu jej o 180 stopni przeznaczeniem do jazdy offroadowej. Czy tak jest faktycznie? No może coś w tym jest. W każdym razie, co mogę o tej oponie powiedzieć, że liczę na to, że ta rzeźba bieżnika, zwłaszcza w środkowej części, że wszystkie klocki są połączone ze sobą razem, przełoży się na dłuższy przebieg tej opony, ponieważ Continental super się zachowywał, ale po 4,5 tysiąca praktycznie opona była do wymiany. Środkiem bieżnika była tak zużyta, że praktycznie już zaczęło brać znaczniki. Nie nadawała się do dalszej eksploatacji na asfalcie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tej opony i na pewno po jakimś tam przebiegu, czy może pod koniec eksploatacji, przed wymianą, dam znać, jak to wyglądało. Oczywiście zrobię też jakieś zdjęcia. No cóż, liczę na to, że uda mi się tu wjechać na samą górę i że uda się to zrobić bez jakiejś tam wywrotki czy większych komplikacji. Ale to za chwileczkę zobaczycie sami, jak to będzie wyglądało.
troszeczkę napędzić, to damy radę. A widzę, że nie jest to piasek, tylko wymieszane trochę chyba z gliną, jakieś tam bardziej związane podłoże, więc opona powinna mieć na czym się oprzeć. No i spróbujemy, nie gadamy.
zjazd, czyli też jak gdyby inny rodzaj obciążenia opon, zachowania motocykla, tym bardziej może być trudny ze względu na to, że zintegrowany układ hamulcowy nie pozwala hamować tylko tylnym kołem, co w jeździe offroadowej daje wiele możliwości korekcji stabilizacji motocykla. Zresztą każdy z Was, kto jeździ, to wie. Ale myślę, że powolutku jakoś się zjedzie i nie będzie to jakoś super ryzykowne tutaj, w tych warunkach. Co tylko potwierdzi przydatność tego motocykla przy zaopatrzeniu w odpowiednie opony do jazdy takiej stricte adventure, czyli zjazd z drogi utwardzonej na jakieś tam terenowe, niezbyt ciężkie drogi. Ruszamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Słuchajcie, udało się zjechać bez najmniejszego problemu. Czyli podsumowując, teren nie za małym nachyleniu, bo tam chwilami było nachylenie, myślę, że około 100% nawet. Może 100 nie, ale 70. I piasek, naprawdę kopny piasek, wierzcie mi. I to wszystko dało radę. Było stabilnie. Było przyjemnie. No i czułem się pewnie, naprawdę czułem się pewnie. Nie miałem jakichś tam większych obaw o glebę. Myślę, że nawet gdyby były tu założone jakieś kufry z towarem, z bagażem, to dałoby się też radę spokojnie w takim terenie poruszać. Także plus, plus. Ja oceniam pozytywnie, naprawdę. Gdyby ten motocykl miał jeszcze zawieszenie o większym skoku, no to nie byłby Hondo Mence. Tak powiecie pewno, ale na pewno pozwalałby na dosyć szybką jazdę w terenie z jakąś nierówną nawierzchnią, a zrobię też test szybkiej jazdy po drogach szutrowych i też zobaczycie, jak to się będzie zachowywało. A na dzisiaj to myślę, że tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, jeżeli będę znał odpowiedź, to jej udzielę. No i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, to zawsze motywuje do nagrywania jakichś kolejnych filmów, obrabiania i wrzucania je na YouTube'a. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę bezpiecznej jazdy i do jakiegoś tam spotkania na żywo. Cześć, trzymajcie się.